Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chcę Was zaprosić na przepyszne ciasteczka grzybki. Są to kruche ciasteczka w kształcie grzybów, nadziane przepysznym kremem, polane czekoladą. Bardzo Wam je polecam, ponieważ gdy pojawiają się na stole, to naprawdę wzbudzają zachwyt, wyglądają przepięknie, wręcz jak prawdziwe grzyby. Nie są trudne do przygotowania, a naprawdę rewelacyjnie smakują, pięknie wyglądają, bardzo gorąco Wam je polecam. W tym filmie chcę Wam pokazać, jak je przygotować krok po kroku. Gorąco zapraszam. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania grzybków. Z podanych proporcji wyszły mi 24 grzybki. Ja używałam foremek metalowych o wymiarach 4 cm na 7 cm. Na początek przygotujemy ciasto. Do miski dajemy 4 szklanki mąki pszennej tortowej, u mnie szklanka to jest 250 ml, jedno żółtko, jedną łyżkę cukru pudru, jedną łyżkę cukru waniliowego oraz 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy 250 g śmietany kwaśnej 18% oraz taką na wpół rozpuszczoną margarynę bądź masło. I wszystko mieszamy, następnie zagniatamy ciasto. Ciasto pięknie się zagniata, powinno być elastyczne, gładkie, jednolite. Tak powinno wyglądać gotowe ciasto. Ciasto przekładamy do woreczka i wkładamy do lodówki na jakąś godzinę. Następnie po tym czasie dzielimy je na 3 części, dużą, średnią oraz małą. Z dużej będziemy wykonywać kapelusze. Takie foremki, jak tutaj są pokazane na filmie, użyłam do przygotowania właśnie kapeluszy, ogólnie grzybków. Na początek wałkujemy ciasto z tej największej części i wycinamy kółka. Ja to robiłam kubkiem i obklejamy foremkę, tak jak jest pokazane tutaj na filmie, jej wierzchnią część. Układamy wszystkie foremki na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy na złoty kolor w temperaturze 190 stopni. Lekko studzimy i ściągamy gotowe kapelusze. One pięknie same schodzą, nie ma potrzeby niczym smarować foremki, ciasto nie przywiera. Teraz przechodzimy do przygotowania spodów grzybków. Robimy to ze średniej części ciasta. Wykrawamy kółka tym samym kubkiem, którym tamte kółka wycinaliśmy na kapelusze i po środku robimy dziurki. Ja to robiłam tylko od szprycy do dekorowania tortów. Również układamy na blasze i pieczemy na złoty kolor w temperaturze 190 stopni. Oczywiście spodów musi być tyle, co kapeluszy. Z najmniejszej części przygotujemy nóżki grzybków. Robimy wałeczek, rolujemy palcami, tak żeby jeden koniec był węższy. Ogólnie nóżki nie powinny być duże, jakieś grube, ponieważ ciasto jeszcze trochę urośnie w pieczeniu. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Oczywiście nóżek powinno być tyle samo, co kapeluszy i spodów. U mnie było 24. I również pieczemy na złoty kolor w temperaturze 190 stopni. Tak wyglądają elementy na nasze grzybki. Teraz przechodzimy do przygotowania nadzienia, czyli kremu. Do garnka dajemy pół szklanki cukru, dwa budynie śmietankowe po 40 g bez cukru, 750 ml mleka. Najpierw wlewamy sobie trochę mleka, rozrabiamy wszystko, żeby nie było grudek i dolewamy resztę. Wszystko gotujemy do uzyskania gęstego, gładkiego budyniu. Tak przygotowany budyń studzimy. Następnie w misce ucieramy 200 g masła i stopniowo dodajemy przestudzony budyń. Wciąż miksujemy na gładki krem.
tak wygląda gotowy krem do nadziewania grzybków. Następnie bierzemy kapelusz, czyli tą część, którą piekliśmy na początku, dajemy do niej krem i dociskamy okrągłym ciasteczkiem z dziurką. Nadmiar kremu usuwamy. Tak postępujemy ze wszystkimi kapeluszami. Tak powinny wyglądać gotowe kapelusze. Tak przygotowane wsadzamy do lodówki na jakieś 20 minut, żeby krem trochę stężał. Teraz przygotujemy nóżki. No, nóżki muszą mieć troszkę ziemi, dlatego rozpuszczamy trochę czekolady i maczamy w czarnej posypce do ciast. Tak jak jest tutaj pokazane. To będzie imitacja ziemi. Tak przygotowane nóżki również odkładamy do lodówki, żeby czekolada stężała. Następnie czekoladę z masłem rozpuszczamy nad kąpielą wodną albo w mikrofali na gładką, piękną polewę. Czekolada musi być dobrej jakości. I tak powstałą czekoladą smarujemy kapelusze. Nasze grzybki to będą piękne, dorodne borowiki. Tak to powinno wyglądać. Tak posmarowane wszystkie kapelusze jeszcze wsadzamy do lodówki, żeby wszystko się stężało. I na koniec wtykamy nóżki w tą dziurkę, która jest od spodu. I nasze przepiękne grzybki są gotowe. Tak przygotowane grzybki układamy na tacach, no i dajemy do lodówki najlepiej na całą noc, żeby wszystko dokładnie się schłodziło i stężało, było stabilne. I gotowe. Jak widzicie, naprawdę ciasteczka wyglądają przepięknie. Są dość duże i przepyszne, zawsze wszystkim smakują, napełnione są przepysznym kremem, polane czekoladą, ciasto jest pyszne, chrupkie, bardzo gorąco polecam, naprawdę zawsze robią furorę na wszelkiego rodzaju przyjęciach, spotkaniach, naprawdę pięknie wyglądają, no fakt są trochę pracochłonne, ale naprawdę zachęcam, bo warto.